wszyscy się na niego tak jakby szykowali. Ja myślę, że każdy będzie chciał najpierw właśnie to największe, bo później będzie ich dużo mniej, to największe zagrożenie tej walki, pozbyć się tego. Ale wszystko zaczyna się skupiać wokół Viscery. Viscera natomiast okłada Vala Vinisa w narożniku. Na razie nie bardzo się angażuje. Perlito. No i Viscera blisko linii teraz. W tym momencie kręci głową. Nie, ja nie chcę być pierwszy, który opuści. Ale proszę zwrócić, wszyscy się dołożyli do tego momentu. Ale przyjacielu, będziesz pierwszy. Tak jest. Wow. Viscera poza ringiem. Jeszcze Vala Vinisa troszeczkę napyskował mu, no bo jakże. Super Crazy, Shelton Benjamin, Charlie Haas, Johnny Nitro, Ric Flair, Carlito. Ric Flair tam walczy. Widać, że Edge tak jakby jakąś kontuzję miał. Schodzi pod donną liną. Nie jest to, proszę Państwa, dyskwalifikacja, ponieważ tak jest, tak, tak. Może na troszeczkę opuścić ring. Ja bym nie był do końca przekonany, czy to nie jest jakiś podstęp tego zawodnika. No, znamy Edge'a, wiemy, że to nie jest niemożliwe. Osoba, która tak jest, która byłaby do końca fair. Jednak zobaczymy, bo wygląda to poważnie. Tymczasem Ric Flair w narożniku Super Crazy. Charlie Haas zmaga się z Valem Vinisem. Carlito z Charlie Haasem i tak jakby Johnny Nitro nie wrócił na ring. Val Venis teraz tam potężne ciosy spadają na... Duszenie w wykonaniu Super Crazy'ego, widać, nie ma sędziego, także może wykonywać tą akcję ile chce. W normalnym meczu sędzia by odliczał do 5. Teraz może robić jak długo chce. Bardzo mi imponuje Ric Flair. Tam widzimy, że stara się być bardzo aktywny. Jest to człowiek, który ma olbrzymie zamiłowanie do wrestlingu. Od wielu lat jest na topie. Nie chce odejść. Jeszcze myśli, że jego... Ale teraz Charlie Haas tam go skarcił strasznie. Szansa przed nim, tak? I przewija się tam Kenny Dykstra z Valem Vinisem w narożniku. No i proszę. Ric Flair podszedł te swoje uderzenia odwrotną częścią dłoni. A to jest sprytnie Super Crazy, radzi sobie z World Greatest Tag Team Charlie Haasem. No i tam chyba się szykuje wyrzutka. Próba tak jakby hurricane rany, ale tymczasem i to go utopiło. Super Crazy już jest poza ringiem. Zapraszamy po przerwie. Wracamy na ring. Zostało już bardzo niewielu zawodników spośród wszystkich, którzy wzięli udział w meczu ostatniej szansy, w meczu o miejsce w Money in the Bank na WrestleMania 23. Tutaj widzimy, jak pożegnał się z ringiem Val Vinis. W tej chwili bliski był już Charlie Haas, ale Carlito pozbawił go złudzeń. Carlito, Kenny Dykstra, Johnny Nitro, Shelton Benjamin i Ric Flair. Ric Flair tam już był zagrożony, już był poza linami, ale jeszcze nie wyszedł. A tutaj widzimy Edge'a, dyskutuje z sędziami odnośnie tej kontuzji. Trochę to... Trochę mi to zakrawa na jakaś dziwna sprawa. Wszyscy już się tam eliminują, a on jeszcze sobie leży poza ringiem. Ładny Irish Whip i Big Body Drop Benjamina na Nature Boyu. W tej chwili widać, że nie przestaje go tam tarmosić. Przy linach przeprowadza się z nim w narożnik. Shelton po raz kolejny tam stara się maltretować Ricka. I jeszcze, aj, teraz nie, teraz wywinął się z tego Shelton. Carlito jest bliski wylecenia z ringu. Dykstra nie przestaje. Już wszystkie sposoby wykorzystuje, żeby tylko Carlito wypadł. Jednak ten Johnny Nitro akurat sobie w tej chwili odpoczywa tam w narożniku. I to Dykstra poleciał. Tymczasem jest szansa. Benjamin, Ric Flair. I to Benjamin opuszcza ring.
I to ten ryk, który najwięcej właściwie od Benjamina właściwie został tam no, dosyć często katowany, to teraz się odegrał i go wyrzucił z ringu. Czterech zawodników na ringu. Ric Flair kontra Kenny Dykstra i Johnny Nitro kontra Carlito. Kto będzie następny? Skoknięcie. Johnny Nitro teraz dusi Carlito w narożniku. No i teraz, oj proszę, Ric Flair. Jest szansa i znowu to jego ulubione uderzenie. No i skuteczne tym razem się okazało. Dykstra żegna się z ringiem po chopsie. Chociaż widać było, że wcześniej. Ale tutaj widzimy Carlito wyrzuca Johnny'ego Nitro. I widzimy powtórkę. Widzieliśmy już te mecze dwukrotnie. Carlito kontra... Tak jest, ta para już była w ringu. Pytanie, czy Great Khali również pojawi się tym razem? No trochę to mało prawdopodobne, że właśnie Rick, no właściwie no już leciwy zapaśnik, udało mu się zostać, no jakby to powiedzieć, do walki finałowej, no ale tu Carlito chyba nie pozostawi złudzenia, aczkolwiek teraz jeden, to drugi razy sobie wypłacają takie. Irish Whip reversal, nie. Carlito trafia w liny, springboard. Springboard elbow, tak. Ric Flair na macie. Widać, że Carlito zachował trochę więcej sił. I wejście kolanem. Potężne uderzenie, ale że on ma ile jeszcze sił. Ma. I clothesline. Apa! Ale nie, jeszcze nie wypadł. Zmyła. Ric Flair ja mam wrażenie, ale tak. Albo udało, po prostu mu się udało. Ja mam wrażenie, że on tam w ostatniej fazie właśnie zamarkował to wylecenie z nim po to, żeby później... No tak czy inaczej w tej chwili Carlito jest w opałach, chociaż wydawałoby się, że już było w ogródku. Witał się z gąską tymczasem. To firmowe uderzenie odwrotne. Oj, nadział się na łokieć. Bezpośrednio łokciem i teraz tak, próba wejścia. No i próba, co zrobi Carlito? Hurricane rany za ring. Jeżeli udałoby się Ericowi wyrwać głowę, to Carlito byłby w opałach. Tak jest, proszę Państwa, Ric Flair. Coś nieprawdopodobnego. Man in the Bank. Ale zaraz chwileczkę. To Edge. Nie było kontuzji, miałeś Andrzeju rację. To jest właśnie ten typ człowieka. I teraz wyszła cała sytuacja. Okazuje się, że Edge specjalnie czekał już na tego ostatniego zmęczonego po to, żeby go zaskoczyć. No i tak się stało tym razem. Niestety odwołujemy. To nie Ric Flair trafia do WrestleMania, tylko Edge. Osobiście trochę żałuję, bo jednak Ric Flair zasłużył sobie bardzo dzielną postawą w ringu z tymi wszystkimi zawodnikami, walczył, a teraz właściwie Edge, który w ogóle nie brał udziału w tej walce. W sposób podstępny zwyciężył w tych pojedynkach. Nie może się z tym pogodzić Rick, na nic dziwnego. Ale my już przechodzimy do kolejnej walki. Tym razem panie mają zadanie zerwać z siebie no to, co najczęściej zakładają w garderobie. Melina kontra Candice Michelle. Melina obecna mistrzyni kobiet w World Wrestling Entertainment. Zasady są, jak Andrzej wspomniałeś, chodzi o to, aby pozbawić przeciwniczkę ubrania. W tej chwili Candice Michelle w ringu. Melina zmaga się z uchwytem nogami. Melina to trzeba bardzo powiedzieć w tych dłuższych rajstopach. W ten proszę, jak sprytnie pozbawiła spódniczki. To jest oczywiście zapowiedź tego, co będzie się działo na WrestleMania. Tam już kobiet będzie dużo więcej. Widzimy, że panie potrafią też być bardzo brutalne. Melina niezadowolona z tego, że w ten sposób pozbawiła ją spódniczki, ale proszę, już zdjęła swoje przeciwnice. Stanik właściwie. Bo tak patrzę, że jeszcze coś tam zostało. No tak, jeden do jednego. Wydawałoby się, że Melina bardzo ładny snapmer. Melina bliska przerwania, ale nie. Candice Michelle w tej chwili w opałach. No, ale trzeba powiedzieć, że Candice ma jeszcze...